Mały szpital urządził loterię, by zebrać fundusze. Koszt jednego biletu określa poniższe wyrażenie. 5t dodać 3, czyli 5 razy t dodać 3, gdzie T oznacza liczbę biletów zakupionych przez daną osobę. Oblicz wartość wyrażenia dla t równego 1, t równego 8 i t równego 10. Zajmijmy się najpierw przypadkiem, gdy t równa się 1. Wtedy wyrażenie przyjmie postać. Użyję tego samego koloru. 5 razy 1, 5 razy 1, dodać 3. 5 razy 1, dodać 3. Wiemy już, że mnożenie trzeba wykonać przed dodawaniem. Zatem 5 razy 1 równa się 5 plus 3, co oczywiście daje 8. Teraz zróbmy to dla t równego 8. Kiedy t równa się 8, wyrażenie przyjmie postać znów ten sam kolor 5 razy 8, 5 razy 8, dodać 3, dodać 3 tym samym kolorem. I znów 5 razy 8 to 40, i dodać 3, czyli to się równa 43. Ostatni przypadek: t równe 10. Będzie na niebiesko. Mamy 5 razy 10. 5t oznacza 5 razy 10. W miejsce t podstawiamy 10. 5 razy 10 dodać 3. Wyszedł inny odcień, ale wiadomo o co chodzi. 5 razy 10 to 50 i dodajemy do tego 3, czyli wynik to 53. Koniec.